No bo z tym chyba się już od wielu lat borykasz i chyba każdy konstruktor czegoś, kiedy użytkownicy wymagają, zróbcie to. Ale co to znaczy to? No, co to znaczy to? To definicja problemu też jest bardzo ważna, No tak? właśnie. Tworzysz w własnym detektorze pewną skrzynię bugów? Śmieszą mnie strasznie jakieś takie teksty internetowe pod tytułem, że coś jest skopiowane. No tak. Kod, tak, czyli napisane oprogramowanie, to nie jest rzecz, do której można się dobrać. Nawet jakby się dobrał, to nic z tego nie zrozumiesz. No oczywiście, że nie. Owszem, tam, nie wiem, Chińczycy kopiują kod, tak? Bo się dobierają do stalaków i tam i po prostu robią takie rzeczy, ale po prostu normalnie przy tworzeniu urządzenia tego się po prostu absolutnie nie robi, bo to jest droga donikąd. Kopiowanie takie kodu, ściąganie ze scalaków i tam kopiowanie jeden do jeden, to jest droga donikąd. Po pierwsze jest to złodziejstwo, to kradniemy własność intelektualną, a po drugie, no tego się nie robi, nie? Trzeba wiedzieć, jak coś zbudować, jakich użyć narzędzi, jakiego sposobu obróbki sygnału użyć, tak? Żeby jak potem to zamienić już w funkcjonalny, szybko działający kod dla procesora, żeby osiągnąć jakiś efekt. To jest wiedza niezbędna do stworzenia jakiegoś tam produktu, w tym wypadku detektora metali. Nie? Ale widzisz to, że są takie osoby, którym się wydaje, że się znają na detektorach metali, bo ja na przykład uważam, że się nie znam na detektorach metali. Ja wiem mniej więcej, co w detektorach, co jak działa i jako użytkownik potrafię, wiesz, z tego skorzystać. Ale jak ktoś by mnie zapytał, czy ja bym był w stanie zbudować detektor metali, to nie ma szans. Nie ma takiej opcji w ogóle. Nie ruszyłbym z miejsca. Nie jest to mój świat, to nie jest, wiesz... To są tak wielkie zależności i taka potężna wiedza, żeby zbudować detektor metali. I są osoby, które na przykład piszą, zrób taką funkcję, to będzie wszystko lepiej działało. Masz takie przykłady. Zróbcie to, to będzie lepiej działało. No tak. No i właśnie teraz się kłania to, co Narek wcześniej powiedział. Jest to puste słowo. Znaczy, Boże, nie nazwam tego pustym słowem. To nie chodzi o to. Każdy użytkownik ma prawo sugerować... Zresztą to jest bardzo fajne, tak? Jeżeli nie mówię zwrotka no. od użytkowników jest naprawdę podstawą do rozwoju. Bo źle to się wysłowiłem, nie chodzi mi o użytkownika. Bardziej chodzi o malkontenta. Zróbcie to. Użytkownik rzeczywiście potrafi, wiesz, można rozmawiając z nim, pod warunkiem, że ktoś chce rozmawiać. Kiedy można prowadzić dialog, można wyciągnąć od człowieka to, o co mu chodzi. Tak. Ale jeżeli ktoś nie potrafi rozmawiać z malkontentem, rzuci tylko chlapnie i jeszcze z pretensją, tak? No to nie da się tutaj jakby osiągnąć pewnego porozumienia. Musi być chęć rozmowy z dwóch stron. Dokładnie. A nie tylko po prostu... Zarzuty. I złośliwości. I złośliwości. Dobra, teraz chcę poruszyć drugi temat, który mnie najbardziej interesuje, który chciałem Wam, moi drodzy widzowie, przekazać. Cofamy się trochę, jeżeli chodzi o świat detektorów RUTUS, bo detektory RUTUS znane były i znane są dlatego, że się czymś charakteryzują, bo to są detektory wielotrybowe. I takie detektory praktycznie od początku gdzieś w pewnej linii od bardzo dawna. Od bardzo dawna produkujesz. Nie bez znaczenia jest to, że Arek produkuje detektory wielotrybowe, bo jeżeli ktoś siedzi, jest bardzo wnikliwy, jeżeli chodzi o poszukiwanie fizyczne w Ziemi, bo to nie chodzi o produkcję detektorów, ale o poszukiwania, ty jesteś poszukiwaczem. Jest inaczej, kiedy produkuje detektor ktoś,
po to, żeby wypuścić na rynek detektor, a co innego, kiedy detektor ktoś produkuje też dla siebie. Tak jak ja współkonstruuję z tobą część tam mechanizmu działania detektora, bo robię to dla siebie, bo mnie to pasjonuje, że mogę z tego skorzystać. Wiesz, o co mi chodzi? No dokładnie. No. No, wiadomo, i dlatego chodzi. Detektor idzie wielotrybowy. Dlaczego detektor wielotrybowy? No i to jest teraz ciekawy temat. Jak wytłumaczyć, o co chodzi w detektorach wielotrybowych? Dlaczego detektory na przykład są jednotrybowe lub wielotrybowe, nie? Lub mogą działać na wypadku tutaj akurat dokładnie między innymi firmy Rutus, produktów firmy Rutus w dwóch trybach w jednym momencie, w jednym czasie, czyli statyka lub pseudostatyka z dołożoną dynamiką. Każdy z trybów pracy, każdy, jaki by on nie był w detektorach metali, ma swoje wady i ma swoje zalety. Dokładnie. To jest omawiane u mnie na filmach takich technicznych, na kanale Alter 71 Sapera. Bardziej takie techniczne są, że tak powiem, materiały. Natomiast w takich prostych słowach, statyka i pseudostatyka, jakie ty widzisz plusy w używaniu tylko na przykład tego jednego trybu? Jakie on tobie daje informacje? Tylko trybu statycznego. Tak, taka typowa statyka. Statyka lub pseudostatyka jest to tryb, który wy, drodzy użytkownicy, często możecie w swoich detektorach znaleźć pod przyciskiem pinpoint, taki grzecznościowy, na chwilę włączony tryb pracy waszych urządzeń, służący do namierzania. Wbrew pozorom należy mieć podstawy wiedzy, aby nawet ten pinpoint użyć. Dobrze użyć, bo jak się okazuje, wiele osób przez wiele lat źle używa pinpointu, nie wiedząc o tym, czym się charakteryzuje ten tryb. Jakie błędy można robić w złym miejscu, naciskając pinpoint. Ale to już jakby pomijając to. Statyka i pseudostatyka, która posiada regulację, funkcję regulacji, prędkości, odświeżanie i tak dalej. Jakie tobie na przykład, jakie ty widzisz plusy? Wiesz co, a wydaje mi się, że troszkę pójdźmy w innym kierunku z tą rozmową, bo chyba za bardzo ją skomplikujemy. Dobra. Powiedzmy od razu o połączeniu jednego z drugim. To będzie chyba bardziej obrazowe. Statyka, tudzież pseudostatyka, ma swoje zalety. Swoje zalety ma kanał dynamiczny działający z dyskryminacją i identyfikacją. Jeżeli pracujemy jednocześnie w jednym i drugim, to przy naprawdę pewnej dozie przyzwyczajenia i osłuchania się, nagle my jako użytkownik, a właściwie sieć neuronowa, która znajduje się w naszej głowie, potrafi te zalety połączyć w jedno, tak? I to naprawdę jest tak, jak się całe życie chodziło z jednym okiem tylko, a potem nagle się widzi dwoma oczami, no to człowiek już nie chce tego jednego oka zamykać. Wiesz co, Mając detektor pracujący w trybie jednoczesnym, daje o wiele więcej informacji. Owszem, dla osób nieprzyzwyczajonych jest on bardziej hałaśliwy, bo tych dźwięków jest więcej, ale ilość informacji, jaką mamy, jest radykalnie większa od użytkowania tylko i wyłącznie detektora dynamicznego. Mamy wielkość obiektu. Możemy szybciej określić jego kształt. Mamy jego głębokość. Jak mamy wiele obiektów obok siebie, to radykalnie bardziej plastycznie możemy usłyszeć ich wzajemne położenie, tak? Idąc, i to nie jest wszystko. Idziemy po terenie, możemy słyszeć, jak bardzo teren jest zaśmiecony. Jakiej wielkości są to śmieci, tak? Możemy określić, że na przykład mamy obiekt z metalu kolorowego obok dużego żelastwa, które sobie leży, tak? Więc wiadomo, że musimy, żeby sobie gdzieś tam określić ID, czy gdzieś tam coś powiedzieć więcej o tym przedmiocie z metalu kolorowego, no to musimy bardziej przypunktować, bardziej jak gdyby odsunąć się od tego żelaza, tak? Wiemy wszystko. Od użytkownika tylko później zależy, czy potrafi tą wiedzę użyć optymalnie, tak? Dobrze wykorzystany tryb statyczny, czy tam tudzież właśnie pseudostatyczny, daje też informację o tym, jak nam się zmienia grunt, po którym chodzimy. Tak. I teraz to wszystko, co Arek wcześniej powiedział, plus te zmiany gruntu, wiedza operatora, to wszystko, wypadkową tego wszystkiego jest to, co my wiemy, czy detektor poprawnie z trybu dynamicznego i w jaki stopniu nam będzie w stanie określał przewodność tych obiektów, czyli czy poprawnie będziemy słyszeć, czy coś jest bardziej żelazem czy kolorem,
czy ta informacja może być zafałszowana, bo jest na przykład obiekt za głęboko w stosunku do mocy sygnału, który chcemy analizować z trybu dynamicznego. No tego jest strasznie dużo, to jest bardzo skomplikowane. Dużo jest, tak, ale z trybu statycznego na przykład słyszymy, że obiekt jest bardzo głęboko. Drobny, na przykład. A jesteśmy w terenie, gdzie występują obiekty bardzo interesujące, bo załóżmy jesteśmy, nie wiem, na osadzie jakiejś, tak? Albo, nie wiem, 500 metrów od osady, mamy tam zgodę, oczywiście działamy legalnie, zgodnie z prawem, no ale jesteśmy, nie wiem, 500 metrów od jakiejś tam osady z okresu wpływów rzymskich albo jakiejkolwiek innej, tak? I interesuje nas znalezienie jak naj... bo każdy obiekt może być ciekawy, tak? No i mamy w kanale statycznym delikatny sygnał. Wiemy, że jest obiekt, który jest głęboko, więc automatycznie doświadczony użytkownik wie, jak machnąć detektorem, żeby najlepiej ten obiekt zidentyfikować, z jaką prędkością. Żeby analiza z kanału dynamicznego była najbardziej optymalna. Tak, żeby ten kanał dynamiczny miał jak największe szanse podać nam prawidłową identyfikację tego obiektu, tak? Praca w trybie jednoczesnym daje radykalnie więcej informacji. Jak się rozumie, jak te informacje wykorzystać, no to potem już człowiek nie będzie chciał zamykać tego jednego oka. Tak, bo dynamika, znowu kanał dynamiczny, służy do tego, żeby bardziej dźwiękiem określić nam przewodność obiektu. Czy coś jest bardziej pożądane jest w zakresie koloru, czy bardziej w żelazie? W zakresie żelaza. Sygnałem. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, detektor dynamiczny nie działa. Znaczy, statycznie. Wymagany jest ruch. Wymagany pewny jest ruch. I tego ruchu optymalnego w stosunku do obiektu nigdy nie jesteśmy w stanie utrzymać i wykonywać. Nie da się tego zrobić. Dlatego cały czas kanał dynamiczny i użytkownik jest skazany na to, że wiele obiektów może w ogóle nie zostać niezasygnalizowanych. Raz. Z złego ruchu. Dwa, przez zły ruch, jeżeli zostaną zasygnalizowane, mogą zostać źle określone, jeżeli chodzi o ich przewodność. Z różnych przyczyn. Czy to zły grunt może spowodować przesunięcie się, bo tak właśnie, to jest bardzo ważna informacja. Grunt, zły grunt magnetyczny może spowodować, że obiekty kolorowe przesuwają się na skali w kierunku żelaza. Miałem nadzieję, że wreszcie to powiesz. Czekałem. Czekałem. Byłem na złocie ostatnio. I dyskutowałem z ludźmi. Owszem, dawno przestałem jeździć na zloty, bo... Czas i praca. Czas i praca, ale też, szczerze mówiąc, wątroba, nie ta chyba. Te zloty wiadomo do czego służą. Natomiast byłem ostatnio na zlocie. Zacząłem rozmawiać po prostu z ludźmi, którzy chodzą, nie wiem, parę lat z detektorami. Bardzo wielu ludzi, bardzo wielu użytkowników detektorów nie zdaje sobie w ogóle sprawy z pewnego zjawiska bardzo ważnego dla prawidłowego używania detektorów. Z drugiej strony, skąd mają wiedzieć, jeśli rzetelnej wiedzy i rzetelnych publikacji praktycznie nie ma? No bo nie ma. Jest bardzo ważne zjawisko, o którym należy sobie, z którego należy sobie zdawać sprawę. To jest to, że grunt, który zawiera dużo związków żelaza, powoduje, że obiekt z metalu kolorowego, jeśli będzie głęboko, to grunt spowoduje, że detektor będzie to identyfikował jako obiekt żelazny. Ludzie o tym nie wiedzą. Dlaczego nie wiedzą? Bo sobie dyskryminacją wycinają zakres żelaza, mają, chcą mieć ciszę, w ogóle nie chcą słyszeć żelaza, idą i wykopują tylko te obiekty, które są wskazywane jako kolor. Nie wiedząc w ogóle o tym, że idą po kolorowej drobnicy, która jest głęboko, idą po gruncie z dużą zawartością związków żelaza i w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego zjawiska, że te obiekty tam są, tylko są przesuwane w zakres żelaza. Tak? No, słyszałem stwierdzenie człowieka, no mój detektor tak nie robi. Nie robi. No i nie wytłumaczysz. Nie, no, jak mu zacząłem tłumaczyć, to zrozumiałem, mój detektor tak nie robi. Robi, tylko o tym nie wiesz. No tak, musimy... Bo nie masz odsłuchu żelaza, masz całe żelazo wycięte do ciszy i nie wiesz o tym zjawisku. No i,
A to jest po prostu jedno z bardziej ważnych zjawisk, żeby o tym wiedzieć. Tak? No, bardzo często można się spotkać i osoby wnikliwe, i takie, które lubią obserwować pewne zachowania, które uwielbiają wyszukiwać wady własnych detektorów. Mała przerwa, bo padła bateria. Dokładnie. Wracając jeszcze raz. Wnikliwy użytkownik i taki obserwator, który lubi, że tak powiem, z własnego detektora czerpać jak najwięcej informacji, w tym tych negatywnych, tych informacji wad detektora, którego posiada, bo każdy detektor posiada jakieś wady i zrozumienie tego prowadzi do pewnego sukcesu. Bo człowiek idzie, jest świadomy tego, co mija, co może ominąć, jakiego sygnału nie uzyska tym detektorem w danych ustawieniach, przy danym ruchu i tak dalej. Ale to zjawisko tego gruntu, który wrzuca sygnał kolorowy w żelazo, można zaobserwować na przykład w miejscach, gdzie występują cegły. Jakieś takie miejsca po budynkach. W odpowiednim dobraniu pewnych proporcji wielkości cegły jej własności też fizycznych, w stosunku do pewnych monet, możecie sobie zrobić taki test, położyć monetę, położyć jakąś cegłę, ale to też musi być odpowiednia moneta, odpowiednia cegła, bo można przedobrzyć lub po prostu sfałszować sobie ten test. Zobaczycie, że w części detektorów lub na niektórych ustawieniach detektorów ta moneta po prostu Wam zniknie, jeżeli macie włączoną dyskryminację lub zostanie w rozróżnianiu wrzucona sygnał żelaza. Można sobie tym radzić właśnie wieloma funkcjami, które pojawiają się w detektorach. Ale to już jest, że tak powiem, rozmowa na zupełnie inny odcinek, taki bardziej techniczny. U mnie na kanale, ale też 71 Sapera, w tych odcinkach technicznych jest tam wiele powiedziane o własnościach gruntów, że grunt nie tylko jest ten problematyczny, to magnetyczny grunt, to są również przewodzące. To jest jeszcze inna para kaloszy, tak? Jeszcze inna para kaloszy, natomiast jedną rzecz można powiedzieć na szybko, tak? No, najbardziej oczywistą rzeczą to jest kwestia częstotliwości. Najbardziej oczywista rzecz to jest kwestia częstotliwości. Im wyższa częstotliwość, tym skłonność tych drobnych obiektów do wpadania w żelazo jest mniejsza. To jest najpierwsza, najbardziej oczywista rzecz. No tak, i teraz się pojawia, no ktoś powie, no to najlepiej, tak? Największa częstotliwość i super. Idziemy szukać srebrnych monet na polu, na jakiś tam i nagle się okaże... Też nie do końca. No, wiesz, też nie do końca. No. Wszystko zależy od tego, jakich obiektów szukamy, w jakim gruncie. Ten dobór częstotliwości nieobiektywny no może dużo zepsuć. Tak jest, bo nagle się okaże, że jak ktoś przedobrzy i nie rozumie pewnych zasad działania detektora, to zacznie szukać srebrnych monet, zaczną mu wychodzić duże srebrne monety, na wielkich częstotliwościach ten zasięg nagle mu zacznie spadać w stosunku na przykład do, jakby użył częstotliwości niższej. I nagle się może okazać, nie każdy producent wam o tym powie, nie każdy, zwłaszcza dystrybutor mało też o tym wie, że wiele detektorów metali, w zależności od swoich ustawień w dynamice, mogą wam nie zasygnalizować dużego srebrnego skarbu monet. Pojedyncze monety na dużych głębokościach mogą zostać zasygnalizowane, a skarb srebrnych monet leżący w kupie w ogóle może nie nastąpić w ogóle detekcja. Może nie nastąpić detekcja. W ogóle. Te zjawiska też wam pokazywałem, o co w tym chodzi, tłumaczyłem na filmach. Widziałem, że niektórzy też zaczynają testować przedmioty o wysokiej przewodności. Mowa tutaj o czystym, dużym aluminium, o czystym, dużym kawałku srebra, takim, no to musi być wielkości co najmniej gdzieś połowy sondy, nazwijmy tak, nie? Od tak, takiej wielkości. Tak. Czy czyste, naprawdę czyste, czysta miedź. Dlaczego tak się dzieje w detektorach metali? Myślę, że to też na cały jest technicznie jest to wytłumaczone. Natomiast w wielkim skrócie, detektor taki sygnał traktuje jako grunt. Jako grunt. Może w największym skrócie. W największym skrócie. Można sobie z tym radzić właśnie dlatego, w sposób taki, że jeżeli dynamika nam tego sygnału nie zasygnalizuje, to mamy rezerwę w postaci drugiego trybu w tle. Statyki, która nam lub pseudostatyki. Dokładnie. Da nam duży sygnał na duży obiekt po prostu, że nad czymś przesuwamy. Miałem taki przypadek, pamiętam jak dziś dzień, zresztą napisałem na ten temat bardzo ciekawy artykuł, który pojawił się u Ciebie na stronie na Rutusie. Ja ten artykuł chyba muszę jeszcze raz sobie tak lekko przerobić. Pamiętasz, jak trafiłem tą rzymską, właściwie tą celtycką situlę? Pamiętam. Tak wielkie naczynie. Pamiętam. Ono już nawet nie było z brązu, tylko właściwie z miedzi, bo ta ilość tego stosunek
tych metali się już na tyle przepłukał po latach, że to była praktycznie czysta miedź, taki wielki, piękny dzban. Wiadro. Wiadro, dokładnie, wiadro. Dzban dla kogoś, jak ogląda takie wiadro, situla. Ona wcale nie była głęboko, bo to było gdzieś na takiej głębokości, taki obiekt. I pamiętam, jak znalazłem to detektorem wielotrybowym, wtedy to było alterem znalezione. I słyszę ten sygnał, moc tego sygnału i widzę, że coś z tym sygnałem jest nie tak. I czuję, że ten sygnał może być bardzo ciekawy, bo jest tylko ze statyki słyszany, a dynamika praktycznie się nie odzywa. I poprosiłem znajomych, którzy byli z innymi detektorami i 99% ludzi chodziło tam na dynamice, szukało monet. I większość w ogóle nie miało sygnału. Pusto. Po prostu to jakby tam niczego nie było. Zacząłem kopać i dokopałem się do takiego potężnego rzymskiego naczynia. Zachęcam was do zapoznania się z tym artykułem. Jak teraz się tutaj pojawia link, to znaczy, że teraz już jest odświeżony i wisi tutaj ten artykuł. O zrozumieniu zasad działania trybu mieszanego. Ale uściśli. I nie wykopałeś go. Zawołałeś kierownika prac tak pana jest. Doktora archeologii. Dokładnie. Tak? I czekałem chyba tydzień czasu na otwarcie tego wykopu. To wszystko jest opisane. Przecież ja film o tym zrobiłem. Jest odcinek o tej situli nawet i o tej historii działania detektora metali. Także na to serdecznie was zapraszam. Natomiast sami zobaczcie, że nawet w nowych detektorach jakby producenci starają się w programach gotowych ukierunkować użytkownika na to, czego on szuka i bardziej optymalnie będzie mógł tego szukać. Czyli mamy multi. No tak, mamy multi oczywiście do wody, czyli do użycia na gruntach przewodzących. Mamy multi do niskich przewodników, czyli do poszukiwania tych takich drobnych obiektów, niewielkich. No i mamy multi do przewodników wysokich, czyli do poszukiwania raczej tych obiektów takich większych. Tych, o których mówiliśmy, no. O wysokiej przewodności, typu duże aluminium, duże srebro, duża miedź, tego co się mieści na końcu skali detektora metali. Tak. Specjalnie macie po to multi. Teraz chodząc na przykład na multi skierowanym do drobnych, cienkich obiektów, low conductors, może nastąpić sytuacja, że duży obiekt, bardzo dużego srebra, może nie być zasygnalizowany w pewnych warunkach. Bo to nie jest tak, że to zawsze wystąpi, to zjawisko. To wszystko... Ono może wystąpić. Może wystąpić. Może wystąpić, tak. To wynika z tego, jak działa, na jakich zasadach opiera się detektor metalu i pracujący też w trybie dynamicznym. Sam grunt może to też to zjawisko wspomóc lub jeszcze bardziej zniszczyć. Dokładnie. Sam grunt, jak grunt, po którym się poruszamy. I zupełnie inną rzeczą jest, kiedy w tle nam działa właśnie kolejny tryb, czyli statyka. Wszystko się może... Bo ona nam daje informację o tym, że w ogóle istnieje jakikolwiek obiekt. Tak? Duży, przede wszystkim duży nagle. Nie? Znaczy, inaczej. Statyka nam daje informację o tym, że istnieje jakikolwiek obiekt. A dodatkową informacją, czyli rozległość sygnału, no to po tym poznajemy, czy obiekt jest duży, czy mały. Tak? Jeżeli mamy sygnał na przestrzeni, nie wiem, 1,5 metra, to wiadomo, że mamy po prostu wielki obiekt. Pamiętam taką sytuację, prowadziłem szkolenie takie chłopaków wiele lat temu, bo z kilkanaście lat temu robiłem szkolenie a propos detektorów metali w jednej z firm saperskich. Większość chłopaków to były poszukiwacze, którzy tam byli pozatrudniani. I tłumaczyłem właśnie te wszystkie zjawiska, czym się to charakteryzuje w detektorach metali, z tym problemem właśnie znikającego srebra. I minął jakiś, nie wiem, może pół roku, rok czasu i dzwoni do mnie ktoś. I przypomina mi tą rozmowę od tego szkolenia. To z tego szkolenia, to duże srebro, o tym skarbie. I saper coś ci pokaże. I wysyła mi zdjęcie, wiele szóstaków takich monet, widać skarbówki. Mówi, zobacz saper, parę dni chodziliśmy, już nic nie było. I nikt nie chciał kopać sygnału na żelazo, który między tym występował. I kolega tam przyjechał, pamiętał to moje szkolenie i pierwsze co, wziął ten sygnał na żelazo, kopnął. I jest takie zdjęcie, pamiętam wtedy, takie dno naczynia, tak wypełnione tymi monetami, na takiej głębokości. Wyjałowili cały teren i zostawili najciekawszy jeden sygnał. No, czyli wiesz, jak ten pługiem walny, i mieli akurat takie detektory, które w tym miejscu, w tym wypadku dokładnie doprowadziły do zjawiska, że było to wiesz, takim rwanym żelazem, nikt tego nie chciał kopać. A ten przyjechał, pierwsze co zrobił, jak mówił, nacisnął pinpoint, zobaczył największy sygnał, w tym miejscu, w centrum sygnału
wiesz, widzi, że przebija, musi to wykopać, kopie i te zdjęcie będzie wysyła takie dno naczynia z tymi monetami. Niesamowite. Kwestia wiedzy, nie? Znaczy wiedza jest po prostu sprzymierzeńcem użytkownika, no taka jest prawda. No bo to nie jest tak, że detektor metali, który wy macie, że idziecie przez las, że detektor metali będzie wam pikał na każdym metalu. To nie, to wy jako użytkownik detektora wiedzą i doświadczeniem, wy musicie zmusić ten detektor metali, aby wydał dźwięk na obiekcie taki, jakiego wy szukacie. Przykład, możecie odpalić detektor metali i iść po prostu sobie przez las. I leżą tam na przykład mikromonety. I nie wiedząc, w jaki sposób ruszać fizycznie tym detektorem, w ustawieniach, jaki na przykład producent wam zaserwował w programie fabrycznym lub tak jak detektor kupiliście, bo nie ma na przykład żadnych regulacji, to ten detektor może nie wydać żadnego dźwięku. Przy złym ruchu nie wyda po prostu, albo da fałszywy dźwięk na dany obiekt. Jeżeli się człowiek jest wnikliwy i wie, jaki ruch wykonać w stosunku do obiektu, którego szuka, na przykład do mikromałej monety, to on tą monetę znajdzie. Oczywiście, może być sytuacja, że ktoś przypadkowo idzie przez las, znajdzie sygnał, tak? I znajdzie monetę i powie, co ty tutaj bredzisz, że taką monetę trafiłem. To nie jest ważne, że ktoś taką monetę, jak to może powiedzieć, trafił. Się musi zastanowić, ile on w takim razie tych monet ominął. Ile monet ominął. No. Ale już tak może ten, wiesz, praktyczne może jakieś uwagi, bo to chyba jest najważniejsze. Ja mam jakieś takie wrażenie, może dlatego, że po prostu już któryś raz się spotykam w krótkim okresie czasu z kwestią niezrozumienia filtrów gruntowych. Bo to jest naprawdę ostatnio jakiś taki chyba powtarzający się element, tak? Ja nawet wysyłałem prywatne filmy jednej z osób, gdzie to ładnie wszystko nakręciłem i taki film można byłoby też zrobić. No masz chyba na kanale. No, jest. Ale filtr gruntu. Tak, ale ludzie tego nie oglądają. Nie wiem dlaczego. Nie chcą się uczyć, tak? Filtry gruntu niskie. Powszechnie jakąś znaną informacją i krążącą jest to, że są to filtry gruntu najgłębsze. I nawet YouTube'owi guru powtarzają takie rzeczy bez zastanowienia się. Owszem, tak, ale tylko i wyłącznie w specyficznych sytuacjach. W momencie, kiedy macie kwarcowy piasek, jasny, taki niezmineralizowany, to owszem, jest to prawda. Ale w radykalnej większości przypadków filtry 1 i 2 użyte do poszukiwania drobnicy nie spełniają. Spowodują katastrofę. Spowodują katastrofę. W 90% przypadków filtry 1 i 2 nie nadają się do poszukiwania obiektów niewielkich. Bo nadają się do poszukiwania obiektów dużych. Hełm. Tak, są najgłębsze na wielkie obiekty, ale nie na małe. I właśnie takie wyartykułowanie wreszcie tego i zrozumienie przez użytkowników detektorów, no będzie, spowoduje mniejszą frustrację, tak, wśród użytkowników. Trzy podstawowe wady, jakie będą się pojawiały przy użyciu filtrów niskich, czyli jedynki i dwójki. Pierwsze, ale co? To mówimy nie tylko o Rutusach. Ja, tak, tak. To jest w każdym innym detektorze. Tak, bardzo dziwny sygnał. Niejednoznaczny, niepunktowy. Wpadający w żelazo. Znaczy pierwsza sprawa, to on jest po prostu, może być dziwny ten sygnał sam z siebie. On jest po prostu z punktowego sygnału może się rozwlec, może zacząć przeskakiwać. No cuda się mogą dziać samym sygnałem. Druga rzecz to to, że sygnał, który będzie na przykład kolorem, będzie bardzo często siedział w sygnale żelaznym. Tak. Głównie żelazie. Może inaczej. O, już to rozumiem. Bo przede wszystkim mówi się o tym i się artykułuje na wszelkich forach dyskusyjnych i w infosferze, tak, że filtr, zmiana tego, co u mnie się nazywa filtr gruntu, a w innych detektorach się to z reguły nazywa recovery speed albo jakoś tak inaczej. Reaktywność. Że to jest zmiana szybkości pracy detektora, która służy do tego, żeby detektor dostosować do warunków zaśmiecenia. Jest to tylko półprawdy. Przede wszystkim ta zmiana szybkości służy do tego,
żeby mniej lub bardziej filtrować, odrzucać z procesu detekcji sygnał od gruntu. Tego, jak gdyby wiedza o tym nie jest powszechna. O tym się zapomina, o tym się nie mówi. Jeżeli grunt jest zmineralizowany i użyjemy wolnego filtru gruntu, czyli recovery speed, filtra gruntu, jakkolwiek się to nazywa, jeżeli użyjemy jedynki, dwójki, to filtrowanie sygnałów z gruntu jest bardzo niewielkie. I ten magnetyczny sygnał od gruntu właśnie bardziej nam tą kolorową drobnicę wrzuca w żelazo. Im bardziej zwiększamy filtr gruntu, recovery speed, czy jakkolwiek się to tam nazywa, tym wpływ gruntu na proces detekcji jest mniejszy. Sygnał jest bardziej punktowy, bardziej przejrzysty. I mniej wpada w żelazo. I mniej wpada w żelazo. Co najważniejsze. I czym wyższy filtr gruntu, tym detektor staje się bardziej taki punktowym detektorem. Pięknie można wyciągać drobne kolory z gruntu mocno zmineralizowanego, co widzieliście w materiale, z którym z Arkiem na przykład robiliśmy o wersie NC. Działa przede wszystkim bardzo fajnie taki szybki filtr gruntu w terenach zaśmieconych, gdzie jest bardzo dużo drobnego żelaza, bo pamiętajcie, to wszystko działa w pewnych, muszą być pewne zasady zachowane, pewne proporcje wielkości metali. To nie jest tak, że wrzucimy małą monetę pomiędzy wielkie kawałki żelaza i nagle wysokie filtry gruntu nam to znajdą. Pewnych rzeczy się w detektorach metali na całym świecie nie da przejść. Przeskoczyć się nie da. Nie da się pewnej fizyki przejść. Ale do czego zmierzam? Ja bym chciał teraz trochę wrócić o tych filtrach gruntu, bo wiesz co, wydaje mi się, że wielu użytkowników nie wie o jednej rzeczy. Bo jeżeli czegoś nie widać, to znaczy, że nie istnieje. Sygnał od gruntu. Ktoś włączy detektor metali, przykłada go do gruntu, nie ma sygnału, to znaczy, że grunt nie daje sygnału. Daje, tylko go nie słychać. Właśnie, i daje potężny sygnał. Zależy od gruntu. Zależy to od gruntu, ale jak się pewne rzeczy po prostu pomierzy, to nagle się okazuje, że sygnał od gruntu potrafi być 200-300 razy... mocniejszy od metalu. Od monetki, która tam tkwi, nie? Właśnie, jakbyś tak... I cały proces obróbki polega na tym, żeby sygnał, który jest kilkaset razy większy, odrzucić na bok, a dobrać się do tego, który jest kilkaset razy bardzo słabszy. Bardzo mi zależy, żeby to wybrzmiało. Wyobraźcie sobie kogoś stojącego na kuli ziemskiej z detektorem metali podniesionym do góry. Centrum Detektorysty na www.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.